Dlaczego to biskup Rzymu, a nie biskup Madrytu, Jerozolimy, Nazaretu, Kalifornii, Filadelfii i tak dalej, jest papieżem? Między innymi o tym w dzisiejszym programie. To jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwo gościem jest dzisiaj pan profesor Marek Kornat. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, dlaczego biskup Rzymu, a nie biskup Jerozolimy, Filadelfii, Nazaretu, Betlejem i tak dalej, jest papieżem? Dlaczego właśnie on, a nie ktoś inny? No, wie pan, wynika to oczywiście z ustanowienia Chrystusowego. Nie ma żadnych wątpliwości, że boski założyciel Kościoła pragnął nadać mu ustrój, w którym odpowiedzialność za losy Kościoła na ziemi spoczywa w rękach jego zastępcy na ziemi. I tym apostołem, jak wiadomo, był święty Piotr, a jego męczeńska śmierć w stolicy imperium stanowi rozstrzygający fakt, że tam, w tym mieście, mamy stolicę Kościoła, mamy stolicę apostolską. I to jest właściwie wszystko, co może na ten temat powiedzieć historyk. Oczywiście no, nie sposób nie zauważyć, że prawosławni przeciwstawiają nauce o prymacie biskupa rzymskiego, która jest niezwykle mocno zakorzeniona już w patrystyce, przeciwstawiają teorię pentarchii, a więc pięciu stolic, a więc Rzym, Konstantynopol, przypomnijmy, Konstantynopol założony w 330 roku, 1700 lat będzie za 8 tego miasta, no dalej oczywiście Antiochia, dalej oczywiście Jerozolima, no i Aleksandria. I w teorii prawosławnych nie ma żadnej nauki o prymacie, a jeśli już, to słowa boskiego Zbawiciela o tym, że święty Piotr zbuduje kościół, którego bramie piekielne nie przemogą, odnoszą się jedynie do świętego Piotra, a ponieważ Rzym jest starą stolicą imperium, Konstantynopol nową stolicą imperium, a Moskwa jeszcze nowszą, że tak zażartuje. No, to jest dygresja. Tak. Natomiast zważywszy, że Rzym jest starą stolicą, Konstantynopol nową, to prawosławni łaskawie godzą się na to, aby biskupa rzymskiego jednak wyróżnić, mówiąc, że ma on pierwszeństwo w znaczeniu primus inter pares. I to jest wszystko. Oczywiście. A panie to profesor... jest całkowicie oczywiście niekatolickie i całkowicie nie do pogodzenia z nauką o prymacie jurysdykcyjnym, pamiętajmy. Oczywiście. Jak w związku z tym, panie profesorze, został wybrany pierwszy następca świętego Piotra, święty Linus, drugi biskup Rzymu? No, został wybrany z całą pewnością przez lokalną gminę chrześcijańską. Natomiast wiąże się to bardzo wyraźnie już właśnie wtedy, jeszcze w pierwszym wieku, z poczuciem słuszności tezy o prymacie Rzymu. Zachował się bowiem list kolejnego papieża Klemensa Rzymskiego do wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie i musimy sobie tu jasno uświadomić, że nie było sformalizowania przecież wtedy norm rządzenia Kościołem, ale święty Klemens Rzymski rozporządza mieszkańcom Koryntu, aby postępowali tak, a nie inaczej, gani ich za to, co uważa za konieczne, a przecież nie jest biskupem Koryntu. A więc nauka o prymacie biskupa rzymskiego już wtedy ma swoje początki, a potem się rozwija organicznie. No i takie słupy milowe tu można wymieniać, no choćby może przede wszystkim pontyfikat Leona Wielkiego, to jest połowa V wieku, gdzie to zostanie, ta nauka zostanie niejako skodyfikowana. No a później renowacja imperii na Karolingów, na Karola Wielkiego, czyli rok 800, koronacja cesarska w Rzymie,
daje solidny impuls do umocnienia się prymatu biskupa rzymskiego. Dodajmy jeszcze, że brak cesarza rezydującego na stałe w Rzymie, bardzo istotny, daje więcej swobody nieustannie. No a potem można śmiało powiedzieć, że ten sojusz z monarchią karolińską to jest drugi wielki etap rozwoju tej nauki. No i wreszcie trzeci, kiedy następuje odnowienie jeszcze jedną ideę imperium, mianowicie mam na myśli cesarską koronację Ottona Wielkiego, która jednak dochodzi do skutku w czasach wielkiego zepsucia papiestwa. Jednakże reforma kliniacka, potem reforma gregoriańska, to są te momenty, które przynoszą odnowienie autorytetu papiestwa i można śmiało powiedzieć, że tak naprawdę to wiek dopiero druga połowa XI, XII, XIII to jest szczyt idei papiestwa jako, no jakby to powiedzieć, papiestwa, które ma prawo do roli nauczycielskiej i mistrzowskiej nad całym światem cywilizowanym, wobec całego świata cywilizowanego. A wcześniej nie? No to się rozwijało organicznie, to chciałem powiedzieć. To się rozwijało. Ale to w tych wiekach, o których wspomniałem, dochodzi do osiągnięcia szczytu. Oczywiście, ale to panie profesorze, organicznym rozwoju. To wszystko właśnie tutaj było kodyfikowane i zapisywane to poprzez rozwój doktryny, jak to panie profesorze nazwać. No chyba nie było tak, że wywołany przeze mnie święty Linus powiedział: o, ja sobie teraz założę koronę, o, ja teraz sobie ogłoszę to, ja sobie zrobię to. To wszystko, rozumiem, było przez rozwój doktryny, rozwój teologii katolickiej. Tak. No oczywiście, że tak. I oczywiście nieustannie z odwołaniem się do tych słów, które Pan Jezus wypowiedział do apostoła Piotra. Zawsze w Kościele było katolickim, rzecz jasna, głębokie przekonanie o słuszności tej nauki. Tego, no właśnie to możemy bardzo długo wymieniać, wielkie autorytety Kościoła, tam będzie i święty Ambroży, i święty Augustyn, jeżeli chodzi o zachodnich ojców, przedstawicieli patrystyki i tak dalej. Tu byłoby niezwykle ciężko wskazać jakiekolwiek rozbieżności. Natomiast może powiedzmy, co było przeszkodą. Przeszkodą w rozwoju nauki o prymacie papieskim był oczywiście opór hierarchii wschodniej. Ta hierarchia wschodnia bardzo często, to zrozumiałe, odwoływała się oczywiście do cesarza wschodniego. No i bardzo często też było tak, że ten cesarz no właśnie tak pojmował rolę Rzymu, że co najwyżej papież ma pierwszeństwo honorowe na zasadzie primus inter pares. I to jest znany proces. Oczywiście, ale panie profesorze, rok 476, Rzym upada. Nie ma Rzymu. Jak w związku upada z tym biskup cesarstwo Rzym... zachodnio, tak. zachodnio-rzymskie. Ale, Rzym pada, jak ale... w związku z tym świat, w którym to wszystko się znajdowało, upada. To nie trzeba było zmienić, powiedzieć, że od tej pory, powiedzmy, biskup właśnie Konstantynopola jest papieżem. No nikomu to nie przyszło do głowy, szczerze powiedziawszy, i nikt tego nie zdołał przeprowadzić. Upada Rzym, ale na gruzach... Powiedział pan, nie zdołał przeprowadzić, a to już szybko tylko dopytam, były takie próby, żeby to przeprowadzić? No z całą pewnością mogłoby się to tak potoczyć, żebyśmy sobie wyobrazili, że po upadku cesarstwa, podkreślimy, zachodnio-rzymskiego, Zachód, a więc i Rzym, pogrąża się w ciemnych stuleciach, a nie następuje w pewnym momencie renowacja imperium w osobie Karola Wielkiego, mogłoby tak być, że
doszłoby do degradacji Rzymu. Możemy sobie to teoretycznie wyobrażać. Nie sądzę jednak, aby to było też celowe. No weźmy pod uwagę, że upada Rzym, ale zostaje stolica apostolska. Zostaje stolica apostolska i w walce z Longobardami uzyskuje stolica apostolska poparcie Franków. Poparcie Franków, dodajmy. Oczywiście. Także... Nie wspominam teraz o Donatio Constantini, co jest falsyfikatem, ale no przecież wiadomo, że chodzi o akt sojuszu z Karolingami i chodzi, krótko powiedziawszy, o zapewnienie no, w miarę jakiejś podmiotowości w tamtym bardzo ciężkim okresie papiestwu. Rzym upada, papiestwo przetrwało. Papiestwo przetrwało i można powiedzieć więcej, na gruzowisku, który zostawił po sobie Rzym, Kościół podnosi standard cywilizacji. Kościół. Taka jest prawda. Nie usunął się świat w barbarzyństwo, nie doszło do regresu do barbarzyństwa, bo sztandar krzyża został podniesiony na tym gruzowisku przez Kościół. Taka jest prawda. Oczywiście, panie profesorze, ale przecież były takie epizody w historii Kościoła, jak na przykład niewola awiniońska. Czy podczas niewoli awiniońskiej to biskup Awinionu był papieżem? Czy tam, przepraszam, biskup wybrany w Awinionie? No, wie pan, nie ma żadnych podstaw, aby powiedzieć, że papieże awiniońscy nie byli papieżami. Tu nie ma żadnych wątpliwości. I wydaje mi się, że można śmiało bronić tezy, iż papieże awiniońscy, a więc od początku właściwie XIV wieku, od pierwszych lat XIV wieku, do momentu, kiedy papież Grzegorz XI wrócił, błogosławiony Grzegorz XI wrócił do Rzymu, czyli przez prawie 70 lat, mamy tu mianowicie z przetrwaniem jednak, do czynienia z przetrwaniem idei Rzymu, Rzymu jako prawdziwej stolicy. A więc papież dalej jest rzymski, ale czasowo rezyduje w Awinionie na życzenie królów francuskich, którzy dążyli do uzależnienia kościoła od siebie, od Francji. Monarchia francuska jest niezwykle władcza i zachłanna tutaj, ale jak się przyjmuje dzisiaj, papieże awiniońscy to byli ludzie starający się jednak zachować całkiem sporo jeszcze niezależności. Nie byli marionetkami, a już na pewno nie był kimś takim, no choćby Jan XXII, wybitny papież Jan XXII, który zmodernizował aparat kurii i tak dalej. Zrobił dużo zmian wzmacniających jednak Kościół. A więc papiestwo awinińskie jak najbardziej jest prawowitym papiestwem. Sytuacja się komplikuje wtedy, kiedy wybucha Wielka Schizma Zachodnia w 1378 roku przez rozbicie kolegium kardynalskiego, przez zebranie się części kardynałów, którzy najpierw ostrzegli, a potem wypowiedzieli posłuszeństwo Urbanowi VI. No i mamy te wszystkie znane powikłania, które trwają do Soboru Konstancjańskiego. Jest rozłam najpierw na dwie obediencje, a po nieudanym, nieszczęśliwym soborze w Pizie w 1409 do ustanowienia trzeciej obediencji, tak zwanej pizańskiej. No i rzeczywiście mamy przez 8 lat do czynienia z trzema papieżami. Ale to jest, panie profesorze, cały temat w ogóle tej wielkiej schizmy zachodniej. Będziemy musieli kiedyś poświęcić mu oddzielną audycję. A tutaj chciałem zapytać, panie profesorze, jeszcze w kwestii tej niewoli awiniońskiej. Skoro papieże są więzieni, że użyję tego słowa właśnie w Awinionie, to czy w Rzymie jest biskup? Czy Rzymianie mają swojego ordynariusza? Oczywiście, że nie. No właśnie, kto w związku z tym pełni tam posługę ordynariusza? Oczywiście, że nie. Papież pełni tam posługę przez swojego namiestnika, czy wikarego, nie to można nazwać. Natomiast
określenie więzienie awinjońskie czy niewola jest metaforą. Nie ma to moim zdaniem aż tak pełnego uzasadnienia. No nie ma, no weźmy choćby to, taki szczegół. Król francuski chce za wszelką cenę, to znaczy Filip, doprowadzić do potępienia Bonifacego VIII. I na soborze w Wiennes w 1309 nie dochodzi do tego. Nie dochodzi do tego. Papież zdołał jakoś tak wykręcić, przepraszam za wyrażenie, bieg spraw, że nie dochodzi do tego. Więc teoria marionetkowości papieży awinjońskich jest przesadzona. Ale to jest bardzo niekomfortowa sytuacja oczywiście. Bardzo niekomfortowa sytuacja. W razie wyraźnego konfliktu papież awinjoński może być oczywiście w każdej chwili pozbawiony wolności. I z tym się trzeba było liczyć. To jest sytuacja bardzo niekomfortowa dla Kościoła. No jest oczywiście rozłam. Rozłam bardzo dotkliwy, kiedy dojdzie do schizmy. Oczywiście. Panie profesorze, przejdźmy teraz kilkaset lat do przodu. Mianowicie okres II wojny światowej, wielki pontyfikat Piusa XII. Pius XII, przecież wspominał pan to również niejednokrotnie w naszej audycji od rewolucji francuskiej do rewolucji w kościele, wydał instrukcję, że gdyby został pojmany, kolegium kardynalskie ma się zebrać w Montrealu. Tak. I wówczas ja, będąc cały czas wokół tego tematu biskupa Rzymu, biskup Montrealu byłby papieżem, czy kolegium kardynalskie wybrałoby biskupa Rzymu? Tego nie wiem. I nie można tu mówić nawet może o instrukcji, co o tajnym zarządzeniu, chyba do ujawnienia przeznaczonym w warunkach stwierdzenia śmierci papieża. Przede wszystkim nie wiadomo, czy kolegium kardynalskie uznałoby ten dokument na pewno za wiarygodny. Możemy sobie to wyobrazić, że byłyby podziały. W bardzo trudnej sytuacji znaleźliby się biskupi niemieccy i włoscy, na pewno, bo ci pierwsi musieliby się liczyć z tym, że są na terytorium Rzeszy, a ci drudzy mogliby to odebrać jako akt zamachu na uświęconą tradycją choćby zasadę włoskiego papieża i rezydencji biskupa rzymskiego, rzecz jasna, w Rzymie. No, wydaje mi się, że chodziło tu o to, aby wybrać papieżem, tak sądzę, że Pius XII tak to widział, aby obrać papieżem kogoś z Ameryki. Tam nie byłoby już możliwości zasięgu, że się tak wyrażę, rąk Hitlera i jego pomocników. Chodziłoby oczywiście o kontynuację Kościoła. Wie pan, ja nie wiem, jaki jest kontekst tego dokumentu dokładnie. Papież natomiast brał pod uwagę, że ten dokument byłby uruchomiony w dwóch wypadkach. W wypadku pozbawienia go wolności, czyli deportowania na przykład do Rzeszy. Pamiętajmy, że w średniowieczu papieże bywali deportowani do Rzeszy. W XI wieku taką akcję przeprowadził, tylko skądinąd słusznie tym razem, bo papieżstwo było zepsute do dna. Taką akcję przeprowadził w 1046 roku Henryk III, czyli syn Henryka II, który walczył z Bolesławem Chrobrym, a ojciec Henryka IV, który się wiąże naszej pamięci z Canossą. To jest raz, a dwa, jeszcze można sobie wyobrazić taką sytuację, mianowicie umiera papież, a władze włoskie, będące coraz większej zależności od Rzeszy niemieckiej, uniemożliwiają swobodne konklawę. I wtedy byłby uruchomiony proces elekcji papieża za Oceanem Atlantyckim. Ja to tak rozumiem. Natomiast jest bardzo możliwe, że w archiwach Stolicy Apostolskiej, w tajnym archiwum watykańskim, znajdują się jeszcze dokumenty ilustrujące kontekst tego. Nikt ich do tej pory nie znalazł, nie ogłosił. No jest to pytanie, które z naturalnych powodów stwarza mi kłopoty,
z powiedzeniem czegoś więcej, bo trzeba by mieć podstawy źródłowe. Oczywiście, ale wyobraża pan sobie na przykład sytuację, że doszłoby do tego nieszczęścia, Pius XII zostałby pojmany do III Rzeszy, Stolica Apostolska zostałaby właśnie przeniesiona na przykład właśnie do Montrealu albo za ocean, czy po prostu nie, tutaj byłaby zostaje... to tymczasowa siedziba biskupa rzymskiego. Po prostu, rozumiem, oczywiście. I ten biskup rzymski miałby pełnię władzy na przykład nominacyjnej, bo tu chodzi o to, żeby zapewnić ciągłość Kościoła. Jeżeli się nie zapewni nominacji ordynariuszy, bo mamy sobie wakacje, no to Kościół może trwać tylko jakiś czas. A nikt nie może się ogłosić samowolnie papieżem, bo jest to przestępstwo i oszustwo. Tak nie wolno. Tak Kościół nigdy nie nauczał i zawsze to surowo potępiał i obkładał ekskomuniką. A więc zabezpieczenie papieża z mandatu de facto wyrażającego jego ostatnią wolę, z natury rzeczy pojmować należy jako coś absolutnie nadzwyczajnego. Jako coś absolutnie nadzwyczajnego i, o ile się nie mylę, papież zaczął o tym myśleć gdzieś w 43 roku dopiero. Bo to dopiero wówczas dochodzi do takich powikłań, które przynoszą zawalenie się faszyzmu i tak dalej. Oczywiście moglibyśmy tutaj, panie profesorze, kroczenie wrócić... Niemców do Italii, no, tak. Znamy te sprawy z historii powszechnej. Tak. Moglibyśmy tutaj wrócić do przecież Nowego Testamentu, kiedy święty Piotr chciał, co by nie było, w pewnym momencie wydostać się z Rzymu, można nawet powiedzieć uciec, spotka na swojej drodze Pana Jezusa i Quo Vadis Piotrze. Quo Vadis Piotrze, tutaj... Rzym tutaj już na zawsze pozostanie. Panie profesorze, ja chciałbym jeszcze zapytać na koniec o jedną kwestię, mianowicie przyszłe konklawe, przyszłe wybory biskupa Rzymu. Papież Franciszek niejednokrotnie dawał nam do zrozumienia, że swoimi wypowiedziami właśnie tak sugerującymi, że może za dużo tego papiestwa, ja chciałbym być przede wszystkim właśnie biskupem Rzymu i tym się zająć, ale może nie samym papiestwem. Jak ocenia pan takie postępowanie? Wie pan, to nic dobrego nie znaczy, natomiast ja bym powiedział tak. Wcale nie jest tak, bynajmniej, że obecny papież nie używa swojej władzy. On jej używa, ale używa jej przede wszystkim do walki ze skrzydłem zachowawczym w Kościele, jeżeli można się tak wyrazić, czy raczej z enklawami zachowawczymi. I tutaj twardą ręką rozporządza, nakazuje, zaleca, no i również twardą ręką bardzo samowładnie prowadzi politykę nominacyjną. Politykę nominacyjną podnosząc do rangi absolutu tą wspomnianą już dzisiaj w rozmowie naszej zasadę koncyliarności, czyli wierności nauczaniu soboru, rozumianego oczywiście w sposób bardzo aktualizujący i specyficzny. I to widać. A jakie będzie przyszłe konklawe? No, panie profesorze, jeżeli pan pozwoli, jak to jest, że Polska, 38, może nawet 40 milionów obywateli, ma tyle samo kardynałów, co Mongolia, 1,5 miliona obywateli w Polsce. Powiedzmy tak, na papierze, 35 milionów katolików, w Mongolii w porywach 500 000 katolików. Nie, Mongolii nie ma 500 000 katolików, w Mongolii jest kilka tysięcy katolików, jak sądzę. Natomiast, no wie pan, to zadaje kłam, ta polityka, zadaje kłam, nie waham się tego powiedzieć, tezie o ludzie Bożym. No bo skoro lud Boży jest podmiotem Kościoła, notabene ja nigdy nie byłem zwolennikiem tezy o ludzie Bożym, zawsze byłem zwolennikiem nauki świętego Pawła o Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa, a ciało mistyczne dlatego jest tak ważne jako dogmatyczna nauka o Kościele, bo wyraża tę prawdę, że Kościół ma ustrój hierarchiczny i ma głowę. Tą głową jest oczywiście Chrystus, a namiestnik Chrystusowy zastępcą Jego na ziemi. Ja jestem zwolennikiem nauki Pawłowej o mistycznym ciele, którym jest Kościół i tę naukę w sposób fenomenalny wyłożył w encyklice Mystici Corporis Pius XII, którego przed chwilą wspominaliśmy. To jest encyklika promulgowana w uroczystość zesłania Ducha Świętego w 43 roku. Dlaczego? No oczywiście, że dawanie kardynałów Szwecji, Mongolii, Singapurowi
czemuś służy. To nie jest kaprysu. Papież mówi, tylko tutaj tak dodam, że chce w ten sposób jakoś tak uhonorować te kraje, tak. Chce pokazać, że tam też są katolicy, dlatego tak. Daje tam purpurę karnackie. To służy temu, żeby ci przedstawiciele tych krajów, nie orientując się dokładnie w sytuacji Kościoła, byli biernym narzędziem tego przewrotu, który się dokonuje i aby oni byli, aby można było na nich liczyć, na konklawę. Mi się wydaje, że... Na Polaków nie można liczyć, panie profesorze? Polacy no moim zdaniem Episkopat Polski nie wykazał się na razie postępowością na miarę oczekiwań obecnej kurii rzymskiej. Mądre słowa do biskupów niemieckich i mądre słowa w dyskusji wyrażonej, mądre słowa wyrażone w dyskusji nad schematem późniejszej encykliki Amoris Laetitia, te mądre słowa arcybiskupa Gądeckiego w imieniu biskupów polskich, no były takim sygnałem, że biskupi polscy nie idą w awangardzie, tylko raczej w ariegardzie postępu. Postępu oczywiście w cudzysłowie, no bo tak naprawdę to jest to żaden postęp, raczej to jest to, co się w tej chwili dzieje na przykład w Niemczech, no to przecież to jest nic innego, tylko rozbiórka Kościoła i to jest samozniszczenie. To jest proces samozniszczenia, o którym wielokrotnie mówił, nawet Jan Paweł II, który miał tego świadomość, że samozniszczenie może się dokonać. A co do samego konklawe, no tak, jak już powiedzieliśmy, chodzi o osłabienie takich krajów jak Polska. Zanosi się na to, że Polska będzie miała jedynego kardynała prezbitera, którym jest w tej chwili kardynał Nycz, a kiedy by on osiągnął wiek emerytalny, to może żadnego. No a w kurii jest kardynał Krajewski i to jest wszystko. To jest wszystko. Pamiętajmy o tej granicy 80 roku życia. Wszystkich pozostałych kardynałów po 80 eliminuje ona z grona elektorów. To jest bardzo nieszczęśliwa sytuacja i właśnie no, nawet jeśli przyjmiemy, że w Polsce jest tylko 30 milionów katolików, to jest bardzo, bardzo niedobrze i to o czymś mówi, no ale na to my nie jesteśmy w stanie, Polska w ogóle nie jest w stanie niczemu w żaden sposób zaradzić, no to chyba jasne. Papież jest niezwiązany jakimikolwiek normami w kreowaniu kardynałów. Jedyną normą, jakiej przestrzegano kiedyś, to była norma, że kardynałów w Kościele powinno być 70, bo tak orzekł Klemens VII w XVI wieku, ale i tą normę oczywiście obalono. Rośnie więc liczba kardynałów, co pachnie dewaluacją tego urzędu, tej godności, no powiedzmy sobie to też jasno. No i kończąc ten wątek, no cóż, konklawę z pewnością będzie pod dyktando nominatów obecnego papieża. Niektórzy mówią jednak, że na konklawę wytwarza się bardzo specyficzna atmosfera. Nie jest też zadekretowane, że ktoś, kto kroczy dzisiaj naprzód w awangardzie rewolucji, nie cofnie się do tyłu. No, znany jest przecież przykład bardzo soborowego w swym myśleniu księdza Ratzingera, który potem został zachowawczym kardynałem i zachowawczym niątkie papieżem. Z tego typu komentarze też są moim zdaniem na miejscu, ale czy na nich można cokolwiek budować, przyznam się, że nie wiem. W związku z tym, panie profesorze, ostatnie pytanie, proszę o krótki komentarz. Wyobraża pan sobie, że dojdzie do nowej schizmy zachodniej, żeby już tak na koniec zajawić naszą kolejną dyskusję o schizmie zachodniej, mam nadzieję? Wie pan, ja mam wrażenie, że opór środowisk zachowawczych, zwłaszcza jeśli chodzi o hierarchię, jest niezwykle słaby. I przyznam się, że jestem tym zaskoczony. Dlatego, że jeżeli na przykład w Niemczech będą przyjęte rewolucyjne uchwały synodu, które brzmią jak liberalny koncert życzeń, i ten liberalny koncert życzeń będzie spełniony, zagrany,
to tam rozłam się staje po prostu nieunikniony, ale go na razie nie widać. Jakieś nieśmiałe słowa krytyki dochodzą od czasu do czasu i to jest wszystko. Przede wszystkim ja uważam, że zachowawcza część najwyższej hierarchii powinna zdobyć się na manifestację, jaką jest zgromadzenie, bo spotkać się wolno i wydać ostrzegającą deklarację teologiczną. Ja bym tak to widział, ale na to się wcale nie zanosi. I jeszcze jedno, bardzo słaba jest obecność też tak zwanych biskupów czy arcybiskupów emerytów. Chciałem tu zauważyć, że zdjęcie z urzędu ze względu na wiek biskupa, który ukończył 75. rok życia, absolutnie nie zwalnia go z obowiązku świadczenia misji nauczycielskiej. Od tego obowiązku uwalnia go dopiero śmierć. A więc bardzo słaby jest opór przeciwko przybierającej na sile rewolucji, ale to jest tak temat szeroki i mam tu trochę przemyśleń, że może kiedyś do tego wrócimy. Mam nadzieję, ja natomiast sądzę, że na rozłam się nie zanosi z tego powodu, na tę chwilę, że nie widać chętnych do tego, aby złu twardo powiedzieć nie i koniec. Chyba, że ten moment jeszcze nadejdzie. Wcale nie wykluczam, że sporo ludzi uważa, że jakoś to się rozmyje, za przeproszeniem. Mianowicie ten niemiecki synod, bo to jest wzorcowe w tej chwili, coś tam postanowi, stolica apostolska tego nie zatwierdzi. Oni się potem jakoś zaczną cofać. Takie będą negocjacje, których efektem stanie się jakiś kompromis. Może tak niektórzy liczą, że tak będzie. Nie wiem. No, wydaje mi się, że na przykład też nie, proszę zważyć na różnicę. Wprowadzenie czegoś tak ohydnego, jak specjalna liturgia błogosławienia par, no jest czymś niewyobrażalnym. Par LGBT. Jest czymś niewyobrażalnym. Ale kapłaństwo kobiet no, będzie skutkowało nieważnością. Nieważnością sakramentu Eucharystii choćby, sakramentu ołtarza, no bo przecież kobieta nie może w ważny sposób konsekrować. Nie ma żadnej władzy konsekrowania. Ona może wyciągać ręce i tam wrzeszczeć, tak jak to niekiedy widzimy na obrazkach z internetu, ale to nic nie znaczy. Jeżeli do tego dojdzie, no to rozłam winien być chyba konieczny, chyba że wszyscy to uznają. Ja nie mówię o Polsce teraz, mówię o Niemczech, gdzie zanosi się na taki właśnie przewrót od jakichś czasów. Oczywiście, ale panie profesorze, do tego tematu poruszył pan bardzo wiele wątków, do tego tematu tak. Na pewno będziemy musieli wrócić. Tutaj póki co, panie profesorze, ja stawiam kropkę i bardzo serdecznie, tradycyjnie dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Bóg zapłać. Ja też dziękuję za zaproszenie.